Kreatywność od lat jest jednym z głównych haseł, jakie w swym programie głosi i konsekwentnie wciela w życie za pomocą konkretnych działań, wpierw Liceum Salezjańskie, a obecnie Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu. W związku z powyższym, podczas jednego z największych wydarzeń poświęconych kreatywności, nie mogło zabraknąć zespołu reprezentującego wrocławski Sales. Rozwija to młodzież, rozwijają swoją wyobraźnię, swoją kreatywność. Jest to dla nich bardzo, bardzo fajna zabawa, dużo jest śmiechu, dużo radości. Sami odkrywają swoje talenty, swoje możliwości. Destination Imagination, bo to o nim mowa. To ogólnopolska olimpiada, która uczy pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, skutecznego myślenia, daje możliwość umiejętnego zarządzania czasem, pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. To troszeczkę stresu jest, ale generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiona. To jest przede wszystkim świetna zabawa i cudowna przygoda dla nas wszystkich. Czuję się dobrze, w sumie nie czuję stresu, ponieważ ćwiczyliśmy to wczoraj jeszcze cały dzień praktycznie i wcześniej także były próby, także nie czuję żadnego zdenerwowania. Moje nastawienie jest takie, żeby wszystko było po prostu zabawne, żeby nie nastawiliśmy się zbytnio na rywalizację, ale żeby po prostu przeżyć to dobrze i żeby była dobra zabawa. Hefa Lumpy, czyli najstarsza drużyna Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu z liceum, zakończyła swój występ. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wiele pomysłów, niesamowite rozwiązania, także emocje, które pojawiły się. Muzyka na żywo to taki bardzo mocny atut. Również dekoracja przygotowana w sposób bardzo skromny, ale jakże twórczy, sugestywny, kolorowy. No i samo zaangażowanie grających. Destination Imagination odbył się już po raz 13. W wydarzeniu wzięło udział około 2000 osób z całej Polski, skupionych w 245 drużynach. 17 wyłonionych zespołów dostało się do dalszego etapu konkursu, który ma się odbyć w Stanach Zjednoczonych. Jury pomimo świetnego występu nie doceniło starań uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich. Mimo to nakładu pozytywnej energii zapewne nie zabraknie im na przyszłoroczne zmagania, miejmy nadzieję, bardziej niż te owocne.